Zapraszam. Moi drodzy, dzisiaj jest wyjątkowy wantur wyjątkowego samochodu Fiata 238 1970 roku. Jeden z piękniejszych, z pięknie pomalowanych vanów, które widzieliśmy, i spotkaliśmy go w Suchej Beskidzkiej, czyli w miejscowości, z której pochodzimy. Takie cudo na naszym terenie. Zapraszam do podziwiania. Cześć, mam na imię Paweł, to jest mój syn Borys Głuszek. To jest nasz Fiacik 238 model z 1970 roku z silnikiem 1.4 mocy 46 koni, aż 46. Tym Fiacikiem sobie czasem wyjeżdżamy na krótkie przejażdżki, weekendowe. Od czego mam zacząć? Od bardzo ważnej rzeczy, od szafeczki. Tutaj mamy taki piękny stoliczek. Na tym stoliczku możemy sobie położyć, tutaj mamy palnik. Jest to trochę na zewnątrz, ale jak pada, to mamy takie piękne zadaszenie, które można rozłożyć na zewnątrz. Tu mamy jedną szafkę, tu mamy taką małą drugą. Ja pracowałem przy szafce, Borys, Borysa mama, Agnieszka, dziadek Borysa i Szymon też był, tak? Także kupę ludzi pracowało w tej szafce. Zrobiliśmy ją szybko i to jest wszystko z odzysku, całe drewno. Tu mamy taki następny schowek, w którym też można coś pomieścić. Rzeczy, które są potrzebne. Szyberdach, piękny, uchylany. Stolik. Jest naklejka na stół. Stolik jest składany. Stolik jest tak składany. Tutaj jest taka zasuwa. I stolik, jak nie jest potrzebny, można złożyć. Ale stolik z reguły jest potrzebny. Tu w środku jeszcze mamy taką drugą szafkę, w której mamy śpiwory, poduszki, karimaty. A to jest Bojka, nasz nowy piesek, który z nami będzie jeździł. Już jeździł. Już jeździła. Bardzo się jej podoba. Ma niecałe 3 miesiące, no i łatwo ją się tresuje. No i jest moim najlepszym przyjacielem i do podróży. Patent austriacki. I mamy łóżeczko. Piękne do spania. No, na spływie jak byliśmy, to w czwórkę sobie spali bardzo wygodnie. Tam poduszeczki. Gniazdko oczywiście mają, bo każdy musiał mieć telefon. Dokładnie ta mata bitumiczna, którą wykleiliśmy tam cały środek. Tutaj no nie zdążyliśmy zrobić tapicerki, w tym roku pewnie się uda i zrobimy. Tak. Jak w maluchach stały. Dokładnie. Stacyjkę spróbujemy go odpalić. Tak pięknie mruczy. Tutaj mamy światła mijania. Tutaj mamy nadmuch na nagrzewnicę. Tutaj mamy ciepłe i zimne powietrze i regulacje na nogi, na szybę. Wszystko elektronicznie sterowane. A tutaj jest nadmuch. W tej chwili
Och, tak jest otwarty i to jest zimne powietrze, które wpada z zewnątrz. Teraz mamy zamknięto, a teraz mamy otwarte. Tutaj jest serduszko. Z silnikiem nic nie robiliśmy, nic kompletnie. Tylko był naprawiony gaźnik, wymieniony olej. Tyle. Pyk. I automatycznie tutaj jest regulacja szybkości tych wycieraczy. Tutaj mamy zbryskiwacz. Nie ma płynu, ale tak to działa. Danie go kupiłem za 1000 euro. Za 1000 euro go kupiłem. W sumie środek, nie pamiętam dokładnie, ale z tą konserwacją, z tym piaskowaniem, z blacharzem, około 5000 złotych. Tak. Tyle nas to kosztowało. Fiata pierwszy raz zobaczyłem w Austrii u znajomego. Byłem przekonany, że to jest Volkswagen Bulik. Okazało się, że to jest Fiat i zaproponowałem, że go kupię. Przez 2 lata, nawet dłużej, nie chciał mi go sprzedać, w końcu się zdecydował i sprzedał mi go. I tak w 2012 roku na wiosnę przywieźliśmy Fiacika do Polski, ale do 2019 roku Fiat stał pod chmurką zapomniany. W 2019 roku, w zeszłym roku, Borys mnie zmotywował do tego, żeby Fiacika uruchomić i żeby nim w końcu gdzieś pojechać. Tak też się stało. A że mieliśmy wyjazd w czerwcu na kajaki, a Borys w marcu prosił, żebyśmy go uruchomili, więc mieliśmy trochę czasu, żeby go przygotować, uruchomić mechanicznie, a przede wszystkim środek zrobić, żeby móc w nim spać. Zrobiliśmy takie podstawowe rzeczy jak hamulce, bo tak naprawdę tylko to trzeba było zrobić i jakieś tam nieduże poprawki z gaźnikiem i samochód technicznie perfekt. I środek zrobiliśmy, musieliśmy zerwać wszystko, całą tapicerkę nową, wygłuszyliśmy ładnie środek, zrobiliśmy nowe obicia, nowe materace, piękne firaneczki, nowa półka, w której możemy pomieścić jakieś podstawowe rzeczy. Nakład finansowy był bardzo nieduży, trochę pracy poświęciliśmy i mamy maszynę do krótkich wyjazdów, tak? Pierwszy raz pojechaliśmy na ten spływ do Krościenka, pojechaliśmy do Piwnicznej. No i to była taka najdłuższa podróż do tej pory. Często wykorzystujemy go do wyjazdów na ryby. Ja nie łowię, Borys uwielbia łowić, no bo tutaj wszystko potrafimy pomieścić w nim. To co potrzebne, to co niezbędne. Jedziemy na jedną noc, Borys łowi, ja śpię. Mogę nim częściej jeździć na jakieś małe wyprawy, na przykład na rzekę albo na kajaki. No i często jeszcze statkiem na ryby i tam łowię. Ja uwielbiam stare samochody, zawsze marzyłem mieć kampera i udało się kupić, tak jak wcześniej wspomniałem też, udało się kupić tego Fiacika, a że on już był przygotowany wstępnie, bo ktoś wcześniej też właśnie wykorzystywał go do wyjazdów na ryby, więc tutaj, tak jak mówiłem, niedużo pracy, kamper przygotowany, możemy jeździć, a przy tym wszystkim jest stary, jest piękny, jest ich bardzo mało i ja uwielbiam nim jeździć przede wszystkim. I tak sobie spędzamy czasem czas. Bardzo często ludzie się uśmiechają, machają, pytają, jak gdzieś staliśmy na parkingu, to podchodzą, pytają, co to za samochód, skąd ten samochód, zainteresowanie ludzi jest. Każdy, kto wchodzi do środka, to nie wierzy, że, bo on z zewnątrz wygląda bardzo mały, tak? A w środku jednak tej przestrzeni jest dużo. Wszystkim się podoba, najbardziej Borysowi. Nie wiedziałem, w jakich barwach mam go pomalować. Znalazłem w internecie właśnie takiego Fiata. Dokładnie ta sama buda. Wydaje mi się, że to było wcześniej, to była jakaś sanitarka. I w tych barwach był Fiat z jakiegoś teamu fiatowskiego. Dokładnie był tak pomalowany jak ten. Dlatego te kolory i ten wzór. Bardzo zbliżony. Mogę polecić 100% taki samochód, taki mały kamper do podróżowania, do bliskiego podróżowania. On w zupełności wystarcza i naprawdę przyjemnie się nim jeździ, przyjemnie się z nim, spędza czas, przyjemnie się w nim śpi, wstaje. Także polecam wszystkim.